Witam wszystkich z tej strony Polski Pingwin i dzisiaj będziemy grać TNT Run. Na czym minigra TNT Run polega? Polega na tym, że wbijamy na mapę, która ma różne warstwy. Ilość warstw zależy od mapy. Tutaj widzimy, że mamy tylko parę warstw. Musicie skakać od bloku do bloku i w tym samym czasie bloki, które już były za wami, się niszczą. Mamy również tylko jeden podwójny skok do wykorzystania i jak spadniemy, to przegrywamy. Tutaj, biegając do tyłu, prezentuję wam, jak wygląda animacja niszczących się bloków, jak biegacie. Tutaj mamy przykład mapy, która ma wiele warstw. W tej chwili są dostępne tylko 3 mapy na serwerze Hypixela. Pierwsza mapa, druga mapa i również trzecia mapa. Mam nadzieję, że filmik się spodoba. Teraz sam zagram wszystkie 3 mapy i zobaczymy, jak mi pójdzie. Siemanko, z tej strony Podkwimili. Dzisiaj jestem również dealerem. Osoba, która wciąż... O, fuck, spadłem już. Ja też. Wraz ze mną tworzy serię Wyspa Tajemnic, która wam się na pewno bardzo podoba. I właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj i gramy w TNT Run. Pierwszy raz będziemy grać wszystkie 3 mapki, więc mam nadzieję, że wam się spodoba i że małe intro, tłumacząc tą minigrę, która jest w sumie dość prosta, pomogło wam i że w ogóle wam się spodoba i że będziecie mieli co robić w ten ciekawy weekend. Bo mnie nie będzie, ja jestem właśnie na Eurogamer. No i dealer jest też, niech się przywita, bo kurczę... Dealer no, naprawdę tak też zarąbiste filmiki robi. Spadłem. Ja już naprawdę zarąbisty. Niziutko ja jestem. Też właśnie jest, ale jest tyle warstw. Ja też spadłem. Ale przynajmniej jeszcze nie ostatni poziom. Przynajmniej nie ostatni poziom. Tutaj jakiś Deadpool za nami. O, jakiś fan blowa tu widzę, że się kryje. No. Spoko. A powiedz o tobie trochę, twoje filmy właśnie, bo mi się podobają twoje filmy, jak ty je produkujesz i tak dalej. No co, różne, mi się bardzo podoba. Różne. O, dwie warstwy spadłem! Z 2 warstwy, chyba jestem na dolnym... To pamiętaj, że masz double jumpa, Pingwin. Nie mam. Nie, aha. Właśnie masz jeden double jump do wykorzystania, chyba zapomniałem o tym powiedzieć na początku. Może tam wrzucę później, bo ja pierwszy nagrywam, potem montuję. Okej. Damy radę. W ogóle ciekawostki dla was w następnym tygodniu będzie i Wyspa Tajemnic, i walka youtuberów. Aha. I Ej, trzymaj dalej już. Tutaj już spadniemy. Gdzie jesteś? Za tobą. Jesteś za mną, zostaw mnie w spokoju. O kurde. Spokojny przeskok. Oh my god, jak ja to przeżyłem. Na 5. miejscu. Okej, przechodzimy do kolejnej areny. O, już się zaczyna, 5 sekund. Ej, to jest fajna arena właśnie, mi się podoba. Najlepsza. Chyba wezmę to jako, oh my god, jako screena, jak skinę. Wszyscy się teraz tak zesponowali. Okej, czyli mówisz, żeby nie... Wow, to jest jedna warstwa tylko? Nie, to są 3, 4... Brawo, już spadłem, dzięki dealer, w ciebie wpadłem, no. O, sorry. Spoko. Są 3 chyba, ale nie wiem nawet. Okej. Damy radę. W ogóle muszę podziękować ci, że też pomagasz mi z wyspą też. Wyspą Tajemnic. Spoko. Bo też pomaga mi właśnie z kamerami, nagrywać i wszystko jest całkiem spoko. Też spadłem, Pingwin. Na moim poziomie jesteś? Widzę cię, idę do ciebie. Tak. A, nie zwal mnie tylko. O, gad, tam jest niżej już chyba. A nie. Spadłeś? Wow, jaki skill! Nie, ale double jumpa wykorzystam! Pięknie. O, god, to był skill. Jestem najniższym. Na najniższym? Tak. Spadłem 2 piętra naraz. Bardzo wcześnie zginęłeś. Nie zginęłeś jeszcze chyba, nie zginęłeś. Nie, jeszcze nie. No to ale bardzo wcześnie na zginięcie ogólnie, bo zobacz, już 18 ludzi nadal zostało. A to jeszcze można wygrać na dole samym. Da się tak. No tak, pewnie. Ja jeszcze sobie biegnę na... poziomie wyższym jeden. Ja mam tu, prawie nikogo tu nie ma, mam sporo miejsca. Teraz nie splituj. Najlepiej tak chodzić teraz wolno i właśnie się... Już mieć więcej czasu tam. No tak, o, masz rację. Widzisz, dealer wszystko ogarnia. No. Teraz muszę sprinta. Teraz idę normalnie. Masz rację. Mówią po angielsku, jest takie powiedzenie slow and steady wins the race. Czyli wiesz, ten, który jest cierpliwy, wszystko zrobi porządnie, to wygrywa. No właśnie. Jest taka opowieść o jakimś żółwiu i o króliku i królik tam zasnął czy coś, bo tak był daleko do przodu i zasnął i żółwko wyprzedził czy coś. Jakiś taka ciekawa bajka dla dzieci, pamiętam z młodości. I tutaj nie jest dobry pomysł! Stół! Na dolnej warstwie jestem, please, ja też. No, no, widzisz. No, to mi dobrze mi szło. Głupi króliku, powiedziałem o historii króliku. Już po mnie! Wow, wow. I can feel it in the air tonight. Hold on! Pingwin! Boję się. Nie mam, a ty? Ja jeszcze mam. Cięż! Oh, ja też! Oh. Oj, widzę cię też. Naraz. O, no to 6. miejsce, no 4, 6. Postaramy się w następnej arenie zrobić lepiej. 3, 2, 1 i już. Jesteśmy. O, jest dzień, pięknie. Ogólnie to jest ostatnia mapka, która jest dostępna w tej chwili. I to jest właśnie mapka C. Ja będę sobie chodził spokojnie. Już parę ludzi. Wow! Wow! Jak spadają! Ale tak szybko? No, dlatego, że tam możesz spać od razu praktycznie. Tak? Jeżeli się to rozegrasz, tak, tak. A ja bym chciał zobaczyć tam na dole, co się dzieje. Aha, jest tam pode mną kolejna warstwa. Chyba najfajniej jest spaść na początku i potem przejść na bok jakoś. Na bok mówisz, tak? No. Ja właśnie myślę, że zbieram się powoli. Tu, o, tutaj mogę sobie pochodzić spokojnie. Tylko żebym miał wyjście. Problem jest to, że oh my god! Jestem na dole! Gdzie? Ty? Samym? Na samym dole, 6 ludzi zostało. O, ja jestem na... Jeszcze przedostatnim. Fuck. Double jumpa! O, jest, jest. A nie, nie jesteś na... O, nie! Jestem na dole. A nie wiem, czy ja tam przejdę. Jestem pod tobą, Pingwin. Ale tu jest... Ale tu jest... O, już. Spadłem. Spektajtujemy teraz dealera, bo ja zginęłem. Niestety, ale całkiem super, całkiem bardzo przyjemna minigra. Właśnie nie ma takiego czasu, nie jest aż takie napięcie i dlatego jest bardzo miło się gra właśnie, bardzo miło się gra, podoba mi się to. Tamci, wiesz co, ty nie skacz tak, nie leć tak, powoli, spokojnie. A, racja. Spokojnie. O, ty jestem drugi teraz. No jesteś, tylko jedna osoba została. Ja pójdę ich poszukać. Dużo mam miejsca, właśnie powiedz. Właśnie, gościu, spadł na twój poziom, właśnie jest na tym samym poziomie co ty, on jest właśnie na środku za tobą. O nie, o. Spadłeś? O tak, dobra. Wygrał, gratulacje. Okej, więc usiedliśmy sobie tutaj na tym wygodnym krzesełku, ponieważ jesteście zmęczeni po tyle bieganiu. Jeżeli wam się podobało intro i tłumaczenie lub po prostu rozgrywka minigry, zostawcie lajka, subskrybujcie i oczywiście też sprawdźcie dealera, bo naprawdę robi super materiały, naprawdę się stara i jak ja kogoś widzę, co tak się stara i ogarnia, to wiesz, to zawsze jestem chętny pomóc, więc no. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, rzemeczki. Cześć. Pa.